Dzień dobry. Zaczynamy zebranie? Jakie zebranie? Zarządu. Nie jesteś członkiem zarządu. Za to Nacho jest. Mam tu podpisane przez niego pełnomocnictwo do reprezentowania jego interesów. Wygraliście bitwę, ale nie wojnę. Sam przeciw nam nic nie zdziałasz. Kto powiedział, że jestem sam? Cześć, tato. Co ty tu robisz? Jako udziałowiec odbieram ci prawo decydowania o moich akcjach. Marina, podobnie jak ja, uważa, że w firmie dzieją się dziwne rzeczy. Spróbujemy zrobić tu porządek. Czyli śmieci do śmietnika. Dzień dobry. Buciki. Nie rozumiem. Będziesz tatą. Sprzeciwia mi się własna córka. Jeśli wysoka pozycja oznacza upodobnienie się do ciebie, wolę być nikim. Twierdzisz, że jestem ojcem twojego dziecka. A ja nawet nie pamiętam cię nagiej. To nieistotne. Ważne, że będziemy mieli dziecko. Że zostaniesz ojcem. Jesteś wzruszony? Owszem. Jesteś z Fernandem? Narzeczeni się całują, a ja jeszcze nie widziałem, żebyście się całowali. To, że nie widziałeś, nie znaczy, że ze sobą nie jesteśmy. Nasz związek jest zdrowy, normalny. To znaczy? To znaczy, że się całujemy, przytulamy, snujemy wspólne plany. Nie nabierzesz mnie na tę bajeczkę. Chwileczkę, nie obchodzi mnie, czy mi wierzysz. A mnie to obchodzi. Jestem gotów zdobyć cię mimo tego kłamstwa. Zarzucasz mi kłamstwo? Tobie i Fernandowi. Kochanie, czekasz na mnie? Po co zgadzałeś się na udział Fernanda? Chciałem zacząć decydować jako prezes. Jesteś prezesem, ale ja rządzę, jasne? Oczywiście, pan rządzi, a ja mam w tym udział. Jeśli nie chcesz go stracić, odczep się od Eugenii. Nie mogę. Mnie nie wmówisz, że się zakochałeś. Nie w tym rzecz. Będę ojcem. Co takiego? Nacho, pamiętasz to? Pamiętam te słowa. Wszystko pamiętam. Każdą chwilę swojego życia. Wstałeś. Trzeba wszystkim powiedzieć. Nie, nikt nie musi o tym wiedzieć. Dlaczego? Wcale nie straciłem pamięci. Jestem zdrowy, tylko udaję. Co ty wygadujesz? Zwariowałeś? Nie zwariowałem. Oszukałem was, żebyście uważali mnie za kretyna i żeby wszyscy się wygadali. Mam pewne podejrzenia. Jakie? Obiecuję, pierwszy się dowiesz, kiedy je potwierdzę. Na razie pozostanę inwalidą. To mi ułatwia sprawę. Nie muszę udawać miłości do Eugenii, ani znosić tej kanalii Federica. Federico jest... Nie będziesz zachwycony. Znamy wyniki badania DNA. Federico jest twoim bratem. Wyszli!
Ten łajdak jest moim bratem? Ty, durniu, przytrafiło się. Właśnie, w twoim wieku to się przytrafia tylko durniom. Spokojnie. To dziecko skomplikuje sytuację. Nic się nie stanie. To będzie dziecko Nacza. Bo kto jest mężem Eugenii? Moje podejrzenia się potwierdziły. Owszem, ale miałem powody. Nacho, dobrze wiesz, że inni potrzebują mojej pomocy, a ja tracę czas z tobą. Nie tracisz. Pomagasz mi zmylić łajdaków, którzy rządzą w tym domu. Nie wciągaj mnie w wasze intrygi rodzinne. Jestem tu po to, byś powrócił do zdrowia. Widzę, że to się udało, więc... Więc co? Idę stąd, puść mnie. Agustino, zostań, potrzebuję cię tu. Możesz już chodzić. Ci drani nie mogą się zorientować, że jestem zdrowy. Uważam, że ten wypadek był zamachem na mnie i na ciotkę. Nie odchodź. Proszę, potrzebuję cię. Jako kamuflażu. Tak. Ale również... Dobrze mi z tobą. Dobrze ci w niej. Słucham? To lepsze niż te twoje paskudne szmaty. Dziękuję, ale nie obrazi mnie pani w ten sposób. Chociaż nie, jednak nie jest najlepiej. Pani wybaczy, mam pracę. Szkoda mi czasu na tę bezsensowną dyskusję. Powinna się skrócić. Po co? Żebyś mogła pokazywać nogi mężczyznom z tego domu. Zabraniam pani. Wszystkie służące są takie same, moja droga. Uwodzą ich. Chwileczkę. Jeszcze jedna taka uwaga, będę się broniła. Ostrzegam. Uderzyłaś mnie. Uderzyłaś ciężarną. Mogę poronić przez ciebie. Wariatka. Morderczyni. Co to za zamieszanie? Uderzyła mnie, kiedy jej powiedziałam, że jestem w ciąży z Naczem. Pani oszalała, to jakieś bzdury. Marino, chyba jej nie wierzysz. Coś ty, Rosji, to jasne, że zmyśla. Wierzę tobie. Co takiego? To spisek. Zemszczę się na was, przysięgam. To wariatka. Agustino? Dobrze się czujesz? Tak, wszystko w porządku. Przepraszam. Dziękuję, Marino, że wyciągnęłaś mnie stamtąd. Coraz ciężej mi w tym domu. Zwłaszcza odkąd Eugenia uwzięła się na mnie. W dodatku jest w ciąży. Cieszę się, że będzie miała dziecko, ale dla mnie będzie coraz gorsza. Co za pech. Odkąd tu jesteśmy, nie spotkało nas nic dobrego. Nie jest tak źle. U mnie dzieje się coś bardzo ważnego, o czym chciałabym ci powiedzieć. Co? W rolach głównych.
Amor Latino. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Odcinek 35. To śmieszne, Nacho. Życie w ogóle jest śmieszne. Nie filozofuj. Kazałeś wyprowadzić się na spacer, chociaż możesz chodzić. Dla wielu nie mogę. Znowu ta twoja bajeczka. Nie wierzysz mi. Sęk w tym, że nie masz dowodów. Udaję bezbronnego kalekę właśnie po to, by je zdobyć. Już dobrze. Po co przyszliśmy do parku? Chciałem coś zobaczyć. Mianowicie, coś ważnego. Co? To. O co ci chodzi? O tych zakochanych. Znasz ich? Widzę ich pierwszy raz. Żartujesz sobie ze mnie? Co robisz? Spójrz. Czyż nie wyglądają pięknie i romantycznie? Ani trochę. Masz chłopaka? Nie. Nie mam na to czasu. Dziwne. Dlaczego? To tak, jakby ptak twierdził, że nie ma czasu latać. Dziękuję, Leandro. Święty z pana człowiek. To prawdziwa bestia. Przeraża mnie. Boję się, Rosity. Jest fałszywa. Wciąż kocha Nacha. Uderzyła mnie, kiedy jej powiedziałam, że spodziewam się jego dziecka. Sama jesteś fałszywa. Myślisz, że nie wiem, że od 2 miesięcy zadajesz się z Federikiem? Nie pozwolę tak do siebie mówić. Powiedziałem, co trzeba. A to dziecko się nie urodzi. Co takiego? To, co słyszysz, nie urodzi się. To boli. Dziękuję za spacer. Tak nie może być. Musimy porozmawiać. Jak nie może być? Posługujesz się mną. Prosiłem cię o cierpliwość. Jeszcze tylko kilka dni. Moja ciotka jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Rozumiem cię, ale nie wiem, co robić. Mam dla ciebie przekonujący argument. Jaki? Llévame contigo. To szaleństwo. Pocałunek jest szaleństwem? Nie, to co czuję. Zatem niech żyją szaleńcy.
Tylko te drobne rączki mogły odzyskać mój sygnet zaręczynowy. Tylko pan mógł go zgubić. Miałem pecha. Znów potrzebuję pomocy. Potrzebuję rady. Tak, twojej. Co robić z Klotildę? Kochać, kapitanie. Nic innego. Jak się czujesz pod jednym dachem z siostrą? Jestem szczęśliwa. Od początku wiedziała pani, że jestem córką pana Leandra, prawda? Nie. Nie od początku. Od jakiegoś czasu. Ale wolałam się nie wtrącać w cudze sprawy. Jednak w inne moje sprawy mieszała się pani. Wiele się zmieniło. To prawda. Niestety wiele na gorsze, ale cieszę się, że to i owo na lepsze. Masz na myśli Marinę? Oraz pani przychylność. Dłoń szybko się goi. Jest po to, by panią pieścić. Przyprawiać panią o drżenie. Do kogo należą te oczka? Do pana. A ten nosek? Do pana. A usteczka? Do pana. Ciao, razus. W moim życiu istnieje wyłącznie pani. Jakie piękne słowa. Jeśli nie będzie wolno na ziemi, będę panią kochał w powietrzu. Jakie piękne słowa. Ponieważ jest pani dla mnie jedyna na świecie. Dlatego noszę ten sygnet zaręczynowy niczym sztandar szczęścia. Do kogo należą te oczka? Do pani. A ten nosek? Do pani. A usteczka? Do pani. Nie wtrącaj się, nie masz prawa. Oczywiście, że mam prawo. Przekonasz się. Będę wspierała Fernanda nie tylko w domu, ale i w firmie. Nie będziesz. Będę. Ja zarządzam twoimi akcjami. Twoja prezesura się skończyła. Nie. Ustaliliśmy to, moja droga. Pamięć cię zawodzi? Nie pozwolę na to. Potrafię się bronić. Zobaczysz. Ostrzegałem cię. Nie żartuję. Nie sprzeciwiaj mi się więcej. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że je przyjęłaś. Już się bałem, że nie przyjdziesz. Chyba bym pękł, gdybym sam zjadł pizzę. Toczyłbym się. Wykluczone. Przyjaciele nie opuszczają się w potrzebie. Cieszę się, przyjaciółko.
Wypijmy za ciebie. Za nas. To raczej nie Andrea. Federico, nie otwieraj. Przeciwnie. Trzeba go wpuścić. Już, już. Cześć. Jak leci? W porządku. Koszula ci się rozpięła. No proszę. Można? Nie bardzo. Właśnie jem kolację. Już, Rosito. O co chodzi? Zniszczę cię, Benkarcie. Nic ci nie dolegało? Byłem chory. Ty mnie wyleczyłaś. Nie obchodzi cię, że zostaniesz ojcem? Obchodzi, ale to dziecko w przeciwieństwie do mnie jest bezpieczne. Wybacz, to dla mnie zbyt wiele. Jestem przekonany, że ten, kto chciał mnie zabić, mieszka w tym domu. Dobrze cię rozumiem. Wiem też, ile znaczy dziecko i kiedy zawadzam. Naprawdę mi przykro. Chciałabym cię lepiej poznać. Ale to niemożliwe. Wybacz. Dobrej nocy. Gdybyś widziała jego minę, szlak go trafił. Niech sobie nie myśli, że wszystko mu wolno. Będzie miał ze mną do czynienia. Nie zamierzam wtrącać się w wasz konflikt. Ale dziękuję za uwolnienie mnie od niego. I za tamten udawany pocałunek. Nie ma sprawy. Tylko udawałem. Nie myśl sobie Bóg wie czego. Chociaż przekonująco to wypadło. Federico dał się nabrać, więc i ty mogłaś źle to zrozumieć. Ależ skąd? Zdaję sobie sprawę, że nasze ostatnie związki były dość pogmatwane, dziwne. Sparzyliśmy się, więc teraz między nami co takiego? Co się może zdarzyć? Dokończ. Między nami nic się nie wydarzy, bo jesteśmy przyjaciółmi. Naturalnie przyjaciółmi. Tylko przyjaciółmi. Znieśmy toast, przyjaciółko. Oczywiście, przyjacielu.
Powinna się pani przejść po świeżym powietrzu. Nie chcę wychodzić ani z nikim się spotykać. Boli panią ręka? To nic. Przewróciłam się. Proszę o tym nikomu nie mówić. Dobrze, proszę pani. Dziękuję, że pozostawiłeś Fernanda w firmie. Nie ma za co. Nie zrobiłem tego dla ciebie. Wychowałem cię i jesteś mi coś winien. Raczej ty mnie. Pozbawiłeś mnie nazwiska. Niczego cię nie pozbawiłem. Nie wiedziałem, kim jesteś. Gdybym zwrócił cię do Mekom, zyskałbym fortunę. W ogóle ci nie wierzę. Zmieniłeś się. Stałeś się łajdakiem. Sam jesteś łajdakiem. Zapomnij o tym, że jesteś moim ojcem. O co tu chodzi? O nic, wszystko w porządku, rozmawiamy sobie. Na pewno? Chodźmy do domu. Nie ma potrzeby, może pan być spokojny. Nie narażaj mi się, bo poproszę Leandra, żeby cię zwolnił. Jasne? Dziękuję, że mnie obroniłeś. Jest w ciąży. A to dopiero. Co zamierzasz? Muszę przestać udawać. Będę ojcem. Agustina wczoraj płakała. Czy to ma z tym związek? Owszem. Bardzo mi się podoba. W porządku, nie musisz więcej nic mówić. Fer, muszę spojrzeć prawdzie w oczy. Zakochałeś się. Chodźmy, pomogę pani. Co się pani stało? Nic, upadłam. Moje nogi są wciąż niepewne, to nic takiego. Proszę powiedzieć prawdę. Co się stało? To twój ojciec. Kochanie. Ty stoisz. Owszem. A ty będziesz matką. Nie rozumiem. Wiem, kim jestem. I wiem doskonale, kim ty jesteś. To prawda? Pan jej to zrobił? Dlaczego mi to robisz, Palomo? Dlaczego okłamujesz moją córkę? To nieprawda? Odpowiedz. Powiedz jej. Skłamała pani? Tak. Córeczko, ostatnio nie układa się między nami. Jest źle, ale wszystko się ułoży. Postąpiłaś bardzo źle, Paloma. Narażasz Fernanda. Tylko nie Fernando. Chcesz tego? Nie, proszę. Więc milcz, bo przydarzy mu się wypadek. Tak jak mnie i Naczowi?
Błagam, zrobię wszystko, co pan każe. Nie wyglądasz na zachwyconą moim wyzdrowieniem. Ależ nie, bardzo się cieszę. Tylko jestem zaskoczona. Naturalnie, że się cieszę. Jestem szczęśliwa. Po prostu już się bałam, że tak będzie całe życie. Że na zawsze cię straciłam. Masz mnie. Możemy się zająć naszym dzieckiem. Nie cieszysz się? Owszem, bardzo się cieszę. Płaczę ze szczęścia. Jakim cudem tak szybko wróciłeś do zdrowia? To czary. Federico nie jest złym chłopcem. W każdym razie nie był. Dziękuję za obronę. Drobiazg. Dla mnie to wiele. Juan? Chciałbym o coś spytać. Nie bardzo wiem, od czego zacząć. Słucham. Wie pan, gdzie przebywa Gregorio? Nie, dlaczego? To on mnie uratował i przyprowadził tu, a pan znalazł Federica. Musi pan wiedzieć, kim byli moi rodzice. Nie, proszę pana. Wolałbym, żeby ta rozmowa... Juan! Muszę znać prawdę. Proszę powiedzieć mi wszystko, co pan wie o moich rodzicach. O co chciałaś zapytać? Czegoś tu nie rozumiem. Czemu pani Paloma skłamała? Jej spytaj. Pytam pana. O co chodzi? Wybacz. To silniejsze ode mnie. Co się dzieje? Chodzi o to, że... To taka bolesna sprawa. Paloma bardzo się zmieniła, odkąd... Odkąd przyznałem, że jesteś moją córką. Ona cię nie kocha. Przeprosiła mnie. Udaje. Jest strasznie fałszywa. Więc po co się pan z nią ożenił? Wyznam ci coś. To była transakcja. Całe życie źle postępowałem. Popełniłem błąd w twoim przypadku, kochanie. W przypadku Mariny. Co ja narobiłem? Boże, drogi. Proszę tak nie rozpaczać. Thank you.
Nacho, nie jestem idiotką. Co masz na myśli? Nie można tak nagle wyzdrowieć z paraliżu i amnezji. W wyniku amnezji zapomniałem, jak się chodzi. Kpisz sobie. Wybacz, to był żart. O co tu chodzi? Wyznam ci coś. Było ze mną bardzo niedobrze. Powoli wracałem jednak do zdrowia, tylko że ukrywałem to. Udawałeś? Właśnie. Ponieważ podejrzewam Federica o spowodowanie naszego wypadku. To nonsens. Nie. Oszalałeś. Co ci przychodzi do głowy? To twój brat. Przez swoje żądze jest zdolny do wszystkiego. W życiu nie słyszałam większej bzdury. Brat miałby chcieć cię zamordować? Czemu tak go bronisz? Bo to domek. Ja i ty jesteśmy domekami. A domekowie nie są mordercami. Na pewno? Proszę mi powiedzieć, kim byli moi rodzice? Nie wiem. Gregorio? On mi nic nie mówił. Niech pan zapyta przyjaciela. To nie tak, dawno się nie widzieliśmy. Proszę mi spojrzeć w oczy. Denerwuje się pan, o co chodzi? O to, że pani Paloma zaraz zobaczy, że rozmawiam w pracy. Czemu tak się pan denerwuje? Pan coś ukrywa, o co chodzi? Proszę powiedzieć. Dobrze. Wersja polska, Studio Telefilm. Tekst Jarosław Zalewski. Czytał Radosław Popłonikowski.